Myślę, że pan starosta na koniec powinien ważyć słowa. Ocena funkcjonowania szpitala powinniśmy realizować w oparciu o otoczenie tego szpitala. Otoczenie tego szpitala, i to wielokrotnie powtarzałem, że sytuacja szpitala oczywiście jest napięta tak jak każdego, natomiast musimy wiedzieć, że ten system jest w okresie reformy i większość szpitali ma dzisiaj problemy finansowe spowodowane nie tym, że są w jakiś sposób nieodpowiednio zarządzane, tylko sytuacją, która się wytwarza. Państwo wiecie, że założenie było takie, żeby usprawnić system. Jest w trakcie reformy, w trakcie zmian systemowych. Szpital w Raciborzu znalazł się w sieci szpitali. O to zabiegaliśmy. Myślę, że większość szpitali o to zabiegało, bo miało to dawać gwarancję tego, że te szpitale będą w jakiś sposób traktowane priorytetowo. Jesteśmy na drugim poziomie finansowania. Myślę, że jest to też jakiś sukces tego szpitala, bo wszystkie nasze oddziały są finansowane bez dodatkowych udziałów w postępowaniach konkursowych. No, w województwie śląskim jest około 40 chyba jednostek powiatowych i miejskich. W związku z tym tylko 3 szpitale powiatowe znalazły się w sieci na drugim poziomie, czyli Racibórz, bodajże Tarnowskie Góry i chyba Zawiercie. W związku z tym myślę, że na to trzeba popatrzeć w ten sposób. Natomiast to, co mówi pan starosta, to oczywiście ja jako dyrektor szpitala mam obowiązek wskazywać zagrożenia, które mogą czekać szpital, i takie informacje do zarządu, do pana starosty trafiały zawsze. Zresztą co kwartał były analizowane sprawozdania finansowe szpitala i wskazywane przeze mnie zagrożenia. Natomiast no, jak państwo wiecie, większość organów prowadzących w jakiś sposób no, musi wspierać swoje szpitale, dlatego że no, ten system finansowania nie jest doskonały albo jeszcze nie jest doskonały. Dzisiaj problem jest taki, że od drugiego półrocza weszły rozporządzenia ministra zdrowia, które w jakiś sposób ingerują w system wynagrodzeń w szpitalach. Nie wszystkie środki z tego tytułu są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym no, pojawia się wiele zagrożeń i jeżeli one nie zostaną systemowo rozwiązane, no to finanse szpitali będą wyglądać bardzo źle, albo organy prowadzące będą musiały ponosić coraz większe koszty związane z utrzymaniem swoich szpitali. Ja tu w sposób prosty mówimy tu głównie o środkach, które są przeznaczane na wzrost wynagrodzeń. Jeżeli chodzi o pielęgniarki i położne, takie porozumienie zostało podpisane z pielęgniarkami i tutaj no, trzeba przyznać, że pan minister i Narodowy Fundusz Zdrowia doszli do porozumienia i wszystkie koszty związane ze wzrostem wynagrodzeń tej grupy zawodowej w całości, na dzisiaj w całości, zostały pokryte przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Problem pojawia się, jeżeli chodzi o lekarzy. Wiadomo, że lekarze, którzy pracują na umowach o pracę, mieli złożyć lojalki, czyli to, że będą pracować tylko w jednej jednostce, która ma fundusz narodowym płatnikiem. W związku z tym nasi lekarze, a mamy ich 30 kilku, którzy tylko pracują na umowę o pracę, takie oświadczenia złożyli i ta grupa osób została objęta systemem refundacji pewnych kosztów do kwoty 6750, bo o tyle zwiększyliśmy im wynagrodzenia. Natomiast to dotyczy tylko wynagrodzeń zasadniczych i tylko ta kwota jest nam zwracana. W związku z tym, że lekarze pracują również w systemie dyżurowym, a system tego wynagradzania wynika z ustawy o działalności leczniczej. W związku z tym jest to tylko 1/3 kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń lekarzy z umowy o pracę. Znając sytuację finansową szpitala do roku ubiegłego, mówię, ciągle musimy brać pod uwagę drugie półrocze. Też składaliśmy program restrukturyzacji w ubiegłym roku i myślę, że za 10 miesięcy tego roku poprawa wyniku finansowego jest w porównaniu do roku ubiegłego za 10 miesięcy, to jest ponad 4 miliony
poprawy tego wyniku finansowego. Natomiast w dalszym ciągu istnieje zagrożenie, że drugie półrocze związane ze wzrostem wynagrodzeń w samej grupie zawodowej lekarzy to będzie to kwota ponad ponad 3 miliony złotych, czy od 3 do 3,5 miliona złotych bez pokrycia. No i mówimy o wzroście najniższego wynagrodzenia, gdzie te wynagrodzenia w grupie pracowników z firm, z którymi współpracujemy w ramach outsourcingu, oni występują o negocjacje tych kontraktów. I to jest kwota też około 1,5 miliona złotych, które na dzisiaj też szpital nie ma pokrycia. W związku z tym mówimy o tym, że to drugie półrocze po prostu będzie dość trudne. Będziemy musieli albo to zbilansować, na pewno tego nie zbilansujemy i tu będziemy oczekiwać też wsparcia organu prowadzącego. Natomiast mówi się dużo o tym, że jednak pewne środki trafią do Narodowego Funduszu Zdrowia na zwiększenie finansowania szpitali. Jako Związek Powiatów, jako Związek Szpitali Powiatowych, mamy taką organizację ogólnopolski, toczy cały czas dyskusję z panem ministrem i nasze żądania są takie, żeby zwiększyć poziom finansowania około 15%. Nie zwiększyć kontrakty, tylko zwiększyć wycenę tych świadczeń około 15%. I w zasadzie taka kwota pozwoliłaby nam normalnie funkcjonować.